Witam wszystkich. Dzisiaj lekcja z matematyki o przekształcaniu równań. Mówię o tym, ponieważ kanał ten, zgodnie z nazwą, zawiera cały program fizyki licealnej, posegregowany w playlisty. Jak ktoś chce, może do tego dotrzeć. No a dzisiaj akurat mówimy o przekształcaniu równań. Być może ta lekcja z matematyki będzie lekcją, która da największą pomoc ze wszystkich lekcji, jakie ja nagram właśnie z matematyki. Dlaczego? Ponieważ ta umiejętność przekształcania równań jest potrzebna nie tylko na matematyce, ale jest zmorą, ta umiejętność albo brak tej umiejętności jest zmorą na chemii, a szczególnie na fizyce. I szczególnie tam, gdzie nie operuje się liczbami, ale zamiast nich szuka się bardziej ogólnego rozwiązania poprzez literki, w miejsce, w których dopiero później się wstawia wartości liczbowe. A chemia i fizyka jest, znaczy zaliczanie tych przedmiotów, to sprowadza się najczęściej do rozwiązywania zadań. A na czym polega rozwiązanie zadania? No pierwsza część to jest zapisanie równań opisujących dane zjawiska, no ale cała reszta to jest rozwiązanie równania lub układu równań. Więc to przekształcanie równań jest podstawową umiejętnością na matematyce, chemii i fizyce. No i obserwowałem swoich uczniów przez lata i zauważam, że głównym problemem właśnie jest brak tej umiejętności albo brak znajomość innych metod niż ja przedstawię, które są mniej skuteczne. Więc zacznijmy, żeby tu nie tracić czasu. Więc od razu nie zaczniemy od problemów jakichś banalnych. Rzucimy się na głęboką wodę i spróbujemy po prostu natychmiast rozwiązać ten problem w całości praktycznie. Więc załóżmy, że mamy takie równanie. A razy B podzielone przez C razy D równa się G razy H podzielone przez M razy X. I niech to X będzie tu w tym równaniu naszą niewiadomą. I powiedzmy, mamy jakieś zadanie na przykład z fizyki, gdzie musimy, już ułożyliśmy to równanie, no ale cała reszta sprowadza się do rozwiązania tego zadania, czyli do znalezienia wartości, do wyrażenia tej wielkości poszukiwanej przez te pozostałe wielkości, które już powinny być dane. No i teraz jak to się robi? Znaczy, ja bardzo często widzę, jak mamy takie równania, które później się pojawią właśnie, że na przykład przyspieszenie równa się siła przez masę, to uczniowie taki ten trójkącik znany w całej Polsce rysują i nawet czasami widziałem to w czwartej klasie liceum, czy w klasie maturalnej, czy w trzeciej klasie liceum, jak było gimnazjum. Tak? No to jest katastrofa, że gdziekolwiek w Polsce wprowadza się ten tragiczny trójkącik, który po prostu staje się przeszkodą w rozwoju ucznia, a jest całkowicie zbędny. No i teraz spróbujemy to wykazać. Więc jakbyśmy rozwiązywali takie zadania, gdzie mamy w równaniu po obu stronach po jednym ułamku. W tym ułamku może być, jest tylko jedyne działania, które tam występują, to jest mnożenie i dzielenie. W tym przypadku metoda postępowania jest bardzo prosta, ale zaraz do niej dojdziemy. Ale może wcześniej ja natychmiast spróbuję rozwiązać to zadanie, czyli wyrazić tą wartość x przez wszystkie pozostałe literki. Zobaczcie, ile mi to zajmie czasu. Czy zauważycie jakiś czas, który ja poświęciłem na myślenie? Więc uwaga, zaczynam. Widzicie, że tu procesu myślowego, oprócz patrzenia, gdzie jaka jest literka, nie było. Więc albo, no jeżeli to jest dobrze, to albo ktoś pomyśli, że jestem taki mądry. No ja oczywiście wierzę w to, że jestem mądry, chociaż znam swoje ograniczenia i spotkałem ludzi, którzy w pewnych dziedzinach osiągnęli dużo, dużo więcej. Także wiem, co wiem i to powiedzmy częściowo wiem, czego
czego nie wiem w tym stopniu, w którym to można wiedzieć. Ale akurat w tym przypadku ja swojej inteligencji w ogóle nie musiałem używać, bo to jest po prostu tak proste, tak banalne. To może wykonać, właśnie po tej dzisiejszej lekcji, to może wykonać dziecko w przedszkolu i to równie szybko, a może nawet szybciej niż ja. Jeszcze ma sprawniejsze ręce. Więc szybciutko powiemy, czy powiem ja, jak to się robi, tak żebyśmy już niezależnie od ilości tych literek przy takich zadaniach, gdzie jest tylko mnożenie i dzielenie, żebyśmy po prostu to rozwiązali natychmiastowo i albo bardzo szybko sprawdzali, czy to jest dobrze. Więc jaka jest procedura postępowania przy rozwiązywaniu takich równań? Jeżeli chcemy tu, żeby jakaś literka z jakiegoś miejsca zniknęła, pojawiła się w innym, to przy równaniach, gdzie jest tylko mnożenie i dzielenie, jeżeli na przykład coś jest w mianowniku, to żeby tego po tej stronie nie było, na przykład jak tu jest C, jak chciałbym, żeby tego C tu nie było, a pojawiło się po innej stronie, to oczywiście musi to C zniknąć, czyli musi się z czymś skrócić, czyli musi się pojawić tu na liczniku też C. Czyli żeby to C się tu pojawiło, to muszę pomnożyć ten ułamek przez C, bo pomnożyć przez C to jest to samo, co pomnożyć C przez 1. Czyli to C, które byłoby tu na środku, to jest równie dobrze można zapisać tu w liczniku, bo C to równa się C przez 1, czyli jest w liczniku. Czyli, no tak, ale nie mogę mnożyć tylko tej lewej strony przez C. Jak chciałbym, żeby nadal było znak równa się między lewą i prawą stroną, no to muszę wykonać taką samą operację z jedną i z drugą stroną. Czyli jak pomnożę lewą stronę przez C, to musiałbym pomnożyć i prawą stronę przez C, czyli tu by się to C pojawiło w liczniku, a to C, które tu się pojawi, skróci się z tym C, czyli to C zniknie. Jakbym chciał, żeby tego D stąd się pozbyć, to, no, to jest analogicznie, muszę pomnożyć, musi się skrócić to D z tym D, które będzie w liczniku, ale nie ma tego D w liczniku, no to musiałbym pomnożyć ten ułamek przez D, czyli przez D przez 1 inaczej, i to D z tej strony skróciłoby się z tym, ale oczywiście nie możemy mnożyć tylko tego jednej strony równania przez D, bo wtedy lewa strona już nie byłaby równa prawej, bo co innego zrobiliśmy z lewa, a co innego z prawą, to musielibyśmy przez to D pomnożyć obie strony, więc drugie D by się pojawiło tu. I to D by się skróciło, a tamto by już zostało. Czyli już C i D by to zostało. Stąd to jest tu C i D. Ale zanim jeszcze to, co ja teraz zrobiłem, to jest zła kolejność rozwiązywania. Przepis jest prostszy. Najpierw szukamy, gdzie w tym równaniu jest nasza niewiadoma. I oczywiście nasza niewiadoma musi być, znaczy nie może być w mianowniku. Musi być znaczy sama bez mianownika albo na przykład może być w x przez 1, bo to jest to samo. X albo x przez 1 to jest to samo. Czyli pierwsze to musimy sprawić, żeby nasza niewiadoma nie była w mianowniku. No, czyli nie była, jak ktoś nie wie, co to jest mianownik, a i też są tacy, nic nie wiem, po prostu akurat nie poświęcić czas na matematykę, czy mianownik to jest to na dole, tak? Więc ja czasem będę posługiwał się na górze, na dole, żeby nawet nie było problemu nawet z tymi nazwami. Więc to x, czy to ta liczba poszukiwana nie może być na dole. No to jak sprawić, żeby nie była na dole? No to musi zniknąć z tego dołu, czyli zgodnie z tą samą metodą. Musi w liczniku pojawić, czy na górze pojawić się w tym ułamku x, żeby z tym x-em się tu skróciło, no ale ten nie możemy mnożyć tylko znaczy prawej strony przez x. Trzeba pomnożyć obie strony, żeby nadal znak równości był między lewą i prawą stroną. Więc jak pomnożymy obie strony przez x, to x, które tu się pojawi, bo x to jest x przez 1, inaczej tak by był w liczniku, czy na górze, więc to x się skróci z tym x, a drugie x się pojawi tu, a x to jest x przez 1, czy tak jakby było w liczniku. Więc najpierw pierwszą operacją, jaką wykonujemy, to jest sprawienie, żeby nasza niewiadoma znalazła się właśnie nie na dole, tylko na górze, czyli nie w mianowniku, a w liczniku. Więc w takim razie najpierw mnożymy obie strony przez x, to x, które tu się pojawi, skraca się z tym, a pojawia się x w tym miejscu. I najpierw i potem chcemy, żeby to x, które już nie jest na dole, czy nie jest w mianowniku, pozostało tam po tej stronie. Chcemy się pozbyć wszystkich innych literek, no to właśnie z tym c robimy to, co teraz mówiliśmy, czyli mnożymy obie strony przez c, mnożymy obie strony przez d
albo pomnożymy obie strony jednocześnie przez C razy D. To od razu, jak tu C razy D się pojawi, to się skróci z tym C razy D i tu C razy D się pojawi. Pojawia intuicja, po prostu co wziąłem? To C i D stąd jakby przeniosłem z mianownika po jednej stronie do licznika na drugiej stronie. Czyli ten, widzimy, że to mnożenie, dzielenie sprowadza się, efekt tego, tej operacji sprowadza się do tego, że literki w takim równaniu, gdzie jest tylko mnożenie i dzielenie, przemieszczają się po prostu tak na skos. Każdy potrafi przemieścić literkę z mianownika po jednej stronie do licznika na drugą lub odwrotnie. To jest, już właściwie to umiecie, tak? No i w takim razie, co ja zrobiłem? Więc skoro te działania, mnożenie, dzielenie obu stron przez jakąś tam literkę sprowadza się, rezultat tego jest taki, że literki przemieszczają się tak na skos, to już znamy metodę. Trzeba co? Najpierw przenieść naszą niewiadomą, jeżeli znajduje się w mianowniku, do licznika na drugą stronę, więc to x przechodzi tu obok tego a wszystko, co jest obok tego x-a lub pod x-em, też po skosie przechodzi na drugą stronę. Czyli wtedy tak, c i d z mianownika po jednej przechodzi tu obok tego g i h na stronę prawą, a to a i b przechodzi z licznika do dołu obok tego m, bo z g i h i z m nic nie robiliśmy, więc co ja zapisałem? G i h i m zostało, bo z tym nic nie robiliśmy. To x przeszło z mianownika do licznika tu, a i później jak to C i D zniknie, to jedynka zostaje, a dzielenie przez jedynkę to jest tak, byśmy nic nie dzielili, bo czy dzielimy przez jedynkę, czy nie dzielimy, to jest ten sam wynik. Czy dzielenie przez jedynkę nie zmienia wartości wyrażenia. W takim razie, jak ja to zrobiłem? Narysowałem tą kreskę ułamkową. Przeniosłem w pamięci x na tamtą stronę do licznika, przeniosłem c i d z mianownika do licznika obok gh, a to ab, które obok x tu potem by stało, przemieściłem tu do mianownika obok tego m. A gh i m nic z tym nie robiliśmy, więc zostało tam, gdzie było. I teraz niezależnie, czy to jest 100 takich literek, czy 50, czy 60, to nic, no metoda ta cały czas jest skuteczna. No tak, ale teraz wróćmy do takich równań, które zawierają tych prostszych, które zawierają tylko trzy literki. Ja akurat napiszę niektóre równania, które nawet znacie z innych przedmiotów, na przykład na fizyce dość często tak jest. Więc wszyscy pewnie znamy, ale jak nie znacie, to jeszcze przypominam. Drugą zasadę dynamiki, przyspieszenie ciała, to jest siła wypadkowa, niby to siła podzielona przez masę. I teraz właśnie pytanie, jak tą zasadę zastosować do takiego przypadku. No trzeba, to jest po prostu dużo prostszy przypadek takiego równania. Znaczy, tylko trzeba doprowadzić, jak ktoś chce, można by to napisać, albo w pamięci trzeba upodobnić formę. Więc to równanie, to jest dokładnie to samo, jakbym zapisał w ten sposób. F przez M. Tak jak mówiłem, A przez 1 to jest A. No ale teraz forma tego równania jest dokładnie taka sama jak tam. Tylko jest prostsza, bo tu mamy jedynkę. I teraz gdybyśmy na przykład chcieli obliczyć z tego równania M, no to przepis jest prosty. Pytamy się, czy to, co szukamy, jest na górze czy na dole. Czy w liczniku, czy w mianowniku. No jest na dole, czy w mianowniku. No to pierwsza rzecz, musimy przenieść ten wyraz po skosie na drugą stronę do licznika. Tak? Czyli dla nauczyciela pewnie byście napisali wtedy z boku, że mnożymy obie strony przez to m, ale dla siebie sprawdzacie w ten sposób. Przenosić, jakbyście chwytali, gdybyście tu mieli takie literki na karteczkach takich, to byście tą karteczkę stąd przemieścili tu obok tego A, tak? No, czyli mielibyśmy wtedy tak, M razy A przez 1 równa się F i tu, gdzie było M, zostało 1. Oczywiście potem nie będziecie pisali tej jedynki, ale jak ktoś na początku ma problem, może nawet sobie to napisać. No i teraz już to M, które chcieliśmy, już nie jest na dole, czy nie jest w mianowniku. W takim razie wystarczy pozbyć się tylko tego A. No jest na górze, to przejdzie z góry do dołu, tu, tak? Więc tej jedynki. A co napiszemy dla nauczyciela? Że mnożymy, znaczy dzielimy obie strony przez to A.
ale dla siebie sprawdzamy to w ten sposób, czy z góry do dołu, z dołu do góry. Więc wychodzi nam tak, że mamy m przez 1 równa się f przez a. I oczywiście m przez 1, nie trzeba tej jedynki pisać, w ogóle nie trzeba było wcześniej nawet tego pisać, ale trzeba sobie wyobrazić. To jest to samo co m równa się f przez a. I widzimy, że akurat to jest bardzo proste. Ja może zapiszę jeszcze jakiś wzór inny, który występuje gdzieś tam w innych, na przykład też na fizyce, wzór na siłę grawitacji. No to siła grawitacji równa się stała grawitacji razy m1 razy m2 przez r kwadrat. I przykładowo takie proste zadania najczęściej polegają na tym, że któreś literki są znane, a wartość którejś literki nie jest znana. To jest w najprostszych zadaniach to tylko jedna literka tu jest nieznana, a wszystkie wartości wszystkich innych są znane. No to przykładowo, gdybyśmy chcieli przekształcić to równanie i znaleźć to nasze, na przykład m1, tak? No to jaki jest tu przepis? Pierwsze pytanie, czy nasza niewiadoma jest na górze, czy na dole? A pierwsza rzecz, że mamy tu równanie, gdzie jest tylko mnożenie i dzielenie, czyli więc spełnia to nasze warunki. To f można zapisać jako f przez 1, albo pamiętać o tym, znaczy, albo jeżeli ktoś napisze f przez 1, to jest prawda, nawet jeżeli ktoś tam się z Was przez chwilę pośmieje, ale jeżeli na końcu będzie wszystko dobrze, to ten śmiech to jest zdrowy, to nam się krzywda nie zdarza, a Wy się upewnicie, że zrobiliście dobrze, tak? Ale z czasem to po prostu ta jedynka, która czasami zostaje w mianowniku, jak już wszystko z mianownika zniknęło, ona po prostu będzie sobie wyobrazicie po prostu. Ale jeżeli nie wyobrazicie, to można ją napisać i dopóki jest to coś poprawnie, to nikt wam krzywdy nie może wyrządzić. Więc to f to jest jakby było f przez 1, czy to f jest jakby w liczniku. I teraz co? Pytamy się, czy nasza niewiadoma jest na górze, czy na dole? Więc w liczniku, czy w mianowniku? Jest oczywiście w liczniku. Czy nie jest w mianowniku, czy jest tam, gdzie trzeba, to już tym się nie zajmujemy, tym m, tylko pozbywamy się wszystkich liter, które są w pobliżu. Więc to, co jest obok tego m1, czy przez co jest to m1 mnożone, z góry przejdzie do dołu, znaczy jak sobie wyobrazimy ten mianownik f przez 1, to przejdzie pod to f, a to, co jest w mianowniku, przez to trzeba będzie pomnożyć, to, czyli przez r, obie strony przez r do kwadratu, to z dołu przejdzie do góry, czyli obok tego f, czyli już to zrobić, no, ale nawet zapiszę tak, najpierw wcześniej, czyli f równa się, f, przepraszam, f przez 1 równa się g razy m1 razy m2 przez r kwadrat, czyli to jest to samo, już mamy równanie tego typu, no i teraz m1 zostaje, więc przenoszę g razy m2 tu w miejsce tej jedynki, a r kwadrat z mianownika do licznika obok f, czyli otrzymuję tak, f razy r kwadrat przez g razy m2 równa się m1 przez 1, ale oczywiście te jedynki mogą tu już nie pisać, to znaczy inaczej mówiąc samo m1, czy samo m1 równa się f razy r kwadrat przez g m2. I widzimy, że nieważna jest tu liczba tych literek, mogą być takie czy inne, nic to nie komplikuje zadania. Przekształcenie jest pamięciowe, bo dla nauczyciela tam piszemy z boku, że mnożymy, dzielimy przez jakieś tam wyrażenia w trakcie przekształcania, ale nawet jeżeli tam źle z boku napiszemy, a rzeczywiście dobrze przekształcimy, to tam te punktów raczej za to nikt nie odejmie. Także proszę od dzisiaj już nie używać tego tragicznego trójkącika, stać Was na więcej, nawet bo dzieci w przedszkolu są w stanie się tego nauczyć, gdyby im tam karteczki takie było wycinać i podać tą zasadę przemieszczania, to po dwóch, trzech minutach by to już wykonały. Więc ja muszę tu przygotować tablicę, także chwila przerwy, znaczy dla Was tej przerwy nie będzie, a ja muszę właśnie przygotować. Teraz
przejdźmy do troszkę bardziej skomplikowanych problemów. Ja akurat, ponieważ ten kanał łączy fizykę i matematykę, to czasami będę korzystał z równań już właśnie z fizyki. Przykładowo mamy to równanie na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym z prędkością początkową V0 i z wartością przyspieszenia A. I czasami może pojawić się zadanie, gdzie wszystko oprócz jednej literki z tych wszystkich literek będzie podane liczbowo i wartość tej literki, czy tej wielkości fizycznej trzeba obliczyć. I przykładowo, jeżeli ta wielkość tylko raz występuje, to wtedy jest to dość proste, czyli bardzo łatwo jest tu obliczyć S, V0 lub A. Jeżeli chodzi o T, to T występuje raz w kwadracie, raz w pierwszej potędze, no to tu akurat ta metoda nie pracuje, bo tam trzeba będzie, potrzebna jest umiejętność rozwiązywania równań kwadratowych, ale to później. Więc chcemy przekształcić to równanie, żeby było V0 równa się reszta. To dążymy do tego, żeby to wyrażenie zawierające tą wielkość poszukiwaną razem z tym, co jest, przez co to jest mnożone czy dzielone, żeby było samo. Czyli pierwsza rzecz to jest pozbycie się tego drugiego wyrażenia, ponieważ ono jest dodawane, no to przeniesiemy to na drugą, całe to wyrażenie na lewą stronę z znakiem przeciwnym. Tak naprawdę zobaczcie, że już w tej chwili powiedziałem coś, co jest tylko uogólnieniem czegoś ważniejszego, bo tak naprawdę my nie przenosimy, tylko my dodajemy do obu stron minus takie wyrażenie. A zobaczcie, że mówimy o skutku tego, czyli o tym przenoszeniu. Więc dlaczego nie można było mówić to samo wcześniej o tym mnożeniu i dzieleniu, że przenoszę z mianownika do licznika albo z licznika do mianownika. A w przypadku dodawania odejmowania mówi się, że przenoszę na drugą stronę ze znakiem przeciwnym. Czyli mówię o skutku operacji, a tam się naprawdę dodaje do obu stron lub odejmuje tą samą wielkość. Więc nie rozumiem tego braku konsekwencji właśnie, że pozwala się na pewne określenia przy dodawaniu, odejmowaniu, a utrudnia się życie w całej Polsce, w szkołach, w przypadku mnożenia i dzielenia. Więc ale korzystajmy z tego skutku, czyli chcąc przekształcić to równanie, że chciałbym tego się tu pozbyć, ponieważ jest dodawane, to przenoszę na drugą stronę z takim przeciwnym, więc zapiszmy to S minus A kwadrat przez 2 i po prawej stronie zostanie tylko to V0 razy T. I mógłbym sobie wyobrazić, że tu mamy to wyrażenie podzielone przez 1 i to wyrażenie podzielone przez 1. I wtedy obliczamy to V0 w ten sam sposób, jak w tym punkcie pierwszym. Czy po prostu dzielimy przez to T, a inaczej mówiąc, przenosimy to T z licznika, bo jak to było też przez 1, to było w liczniku, z licznika pod całe to wyrażenie. Czyli mógłbym zapisać to w ten sposób, że tą kreskę ułamkową, czy jakby przez 1 i tam w to miejsce dotrze to T, czyli to T tu dotarło i tu w liczniku S minus A kwadrat przez 2, a tu by zostało, nawet o nie będzie V0 przez 1, że dopiszę nawet tą jedynkę, która tu nie jest oczywiście potrzebna. V0 przez 1 to jest to samo, co po prostu V0. I praktycznie to V0 już wyraziliśmy przez wszystkie te pozostałe literki, ale może nam się nie podobać forma i raczej gdyby ktoś tak mi napisał na pracy klasowej, oczywiście też nie mam prawa odejmowania punktów za to, tak? Bo to jest prawda, ale forma troszeczkę razi, czyli te piętrowe ułamki. No to douczymy się kolejnej rzeczy. Co to znaczy podzielić to wyrażenie przez te? Podzielić przez coś, to jest pomnożyć przez odwrotność tego. Odwrotność te to jest 1 przez te. Czyli zamiast napisać, że to wyrażenie jest dzielone przez te, można było całe to wyrażenie pomnożyć przez 1 przez te. No to zapiszmy to z boku. Po kolei. 1 przez t razy s minus a
kwadrat przez 2. I tu już jest potrzebny nawias, bo gdyby tego nawiasu nie było, to byśmy pomnożyli tylko to 1 przez t przez to s, a nie pomnożyli przez drugi wyraz. Więc pamiętajcie o tych nawiasach. Nawiasy mówią o kolejności działań. Więc najpierw trzeba wykonać działanie w tym nawiasie i dopiero pomnożyć przez to. Ale komuś też ta forma może się nie podobać. Możemy wymnożyć teraz to 1 przez t przez pierwszy wyraz tej różnicy i 1 przez t przez drugi wyraz. No to zróbmy to. 1 przez s, a właśnie, a s to jest to samo co s przez 1. Czyli inaczej to będzie s przez t minus a t kwadrat i pomnożenie przez 1 przez t, to t dochodzi wtedy do mianownika, tak? Czyli przez 2 2t. No i tu widzimy, że jeszcze można skrócić to t kwadrat, czy ten kwadrat z tym t, bo t kwadrat to jest raczej t razy t, i to jedno t może się z tym t w mianowniku skrócić. Czy zwykle to piszemy, że tak, że przekreślamy ten kwadrat, przekreślamy to t, ale ja nie będę niczego przekreślał. Czyli otrzymamy s przez t równa się, no to będzie a t przez, ojej, nie równa się, tylko minus oczywiście, a t przez 2. I to jest równe naszemu V0. Więc jeszcze raz. Jeżeli mamy równanie, gdzie nasza niewiadoma jest tylko raz występuje, no to dążymy do tego, żeby to wyrażenie z niewiadomą było osobno, po jednej stronie, a wszystkie inne wyrażenia po innej stronie. Więc jeżeli do tego wyrażenia, gdzie występuje nasze niewiadome, coś jest dodawane, odejmowane, to przenosimy na drugą stronę to inne wyrażenie ze znakiem przeciwnym. I to zrobiliśmy, tak? Potem, jak już mamy tylko naszą wielkość poszukiwaną, mnożoną lub dzieloną przez coś, no to stosujemy tą zasadę z tego punktu pierwszego, czyli to, co stoi obok, znaczy obok naszej wielkości przenosimy do mianownika na drugą stronę. Jeżeli nie ma tego mianownika, to można go po prostu stworzyć, pisząc, że dzielimy tą inną stronę przez 1, a jeżeli by to było V0 na przykład podzielić przez jakieś C, to trzeba by przenieść to C do licznika, czyli tu obok cały ten wyraz trzeba by wziąć w nawias i obok byłoby to C. Także pamiętajmy, że to jak mianownika nie ma, mianownik możemy sobie stworzyć albo o nim pamiętać. Ale też, o właśnie, jeszcze wrócimy do tego, że zamiast tego t tu się pozbyliśmy, dzieląc przez t, zamiast pisać dzielimy przez t, można było od razu zapisać, że dzielenie przez t to jest mnożenie przez odwrotność t, czy wygodniej byłoby od razu zapisać to w tej formie, że dzielimy przez t, czyli mnożymy przez 1 przez t, tą drugą stronę. I uniknęlibyśmy od razu tych piętrowych ułamków, które raczej nie są dobrze oceniane przez nauczycieli. Co więcej, jak gdybyście dalej rozwiązywali jakieś tam, to byłoby część jakiegoś większego rozwiązania, to otrzymalibyście jakieś strasznie takie piętrowe, byłyby układy tam równe, to byłyby piętrowe takie układy, gdzie mielibyście kłopot nawet z zobaczeniem, gdzie to, co tam jest. Bardzo łatwo popełnić wtedy błąd. No to cóż, ja muszę przygotować znowu tablicę i więc chwilę przerwę. A teraz jeszcze z tego równania moglibyśmy obliczyć na przykład a. Może być też takie zadanie, ale tu przy okazji jeszcze o czymś innym powiem. Więc szukamy teraz a. Ta literka czy przyspieszenie wystarczy, wartość wektora przyspieszenia występuje to tylko raz, więc spełnia znaczy naszą tą definicję równania, które możemy rozwiązać. No i teraz co? No, to wyrażenie, chcemy, żeby na końcu zostało to wyrażenie, gdzie a jest tylko mnożone lub dzielone przez coś, bo z tym sobie poradzimy. Więc musimy pozbyć się wyrażenia tego pozostałego, ponieważ ono jest tu z plusem, tego plusa tu nie widać, ale jest dodawane do wyrażenia tego naszego. To przenosimy to wyrażenie na drugą stronę ze znakiem przeciwnym. No to zapiszę s minus v0t równa się a t kwadrat przez 2.
I już mamy to nasze wyrażenie poszukiwane, czy naszą literkę, tylko mnożoną i dzieloną przez coś, więc z tym sobie radzimy. Ale tu, żeby to nie było tylko powtórzenie tego, co robiliśmy, pamiętając o tym, co było w tym zadaniu poprzednim, że jak podzieliliśmy przez tą literkę T, ona pojawiła się w mianowniku, uzyskaliśmy piętrowe ułamki. Unikamy tych piętrowych ułamków i jak można to rozwiązać? Zastępujemy, radzę Wam zastąpić zawsze w przekształcaniu równań dzielenie przez coś, przez mnożenie, przez odwrotność tego. Czyli zamiast, chcąc obliczyć to A, muszę pomnożyć przez dwójkę, żeby pozbyć się tej dwójki, ale obie strony, podzielić przez to T kwadrat, albo można pomnożyć to przez odwrotność tego wyrażenia, T kwadrat przez 2. Czyli jak pomnożę to przez 2, taki ułamek 2 przez T kwadrat, to jednocześnie te dwie operacje wykonuje. Więc zamiast po kolei mnożyć i dzielić przez te literki, które są obok naszej niewiadomej, można pomnożyć przez odwrócony ułamek tego wszystkiego, co stoi obok tego A. I wtedy, co więcej, robimy to jednym działaniem i nie uzyskujemy jakichś tam piętrowych ułamków po drugiej stronie. Tak? Tu akurat i tych piętrowych by nie było, ale w tym poprzednim punkcie tak jakby było. Więc mnożymy obie strony przez 2 przez T kwadrat. Po tej stronie T kwadrat się skróci z T kwadrat i dwójka z dwójką. Zostanie tylko samo A. A po drugim będzie 2 przez T kwadrat razy S minus V0T. O, to będzie po drugiej stronie. Tu zastąpię ten przekształca, więc tu nie piszę jeszcze tego A, który tu zostanie. I to już, gdybyśmy pisali równa się A, to już byłaby odpowiedź. Ale możemy, jak ktoś by chciał, wymnożyć ten wyraz, który stoi przed nawiasem, przez poszczególne wyrazy nawiasu. Nie jest konieczne, ale możemy to zrobić. Czyli pamiętajmy wtedy, że jak mnożymy ułamek przez liczbę jakąś, czy przez literkę, to ta literka, jeżeli tylko jest jedna, to jest ta literka przez jeden. Czyli wtedy mamy mnożenie dwóch ułamków, czyli licznik razy mianownik razy mianownik. A mianownik będzie jedynką w tym przypadku. Czyli S to jest tak, jakby było S przez jeden. Czyli to S jest w liczniku. Jak S nie jest w mianowniku, to S jest w liczniku. Tylko tego czasami tego licznika nie widać. W takim razie to może zapisać jako 2s przez t kwadrat, to wymnożyłem przez to s przez 1, minus 2v0t przez t kwadrat, bo to v0t to jest dokładnie to samo co v0 razy t przez 1, czyli dwójkę mnożymy wtedy przez v0t, a t kwadrat przez jedynkę, którą tu możemy zapisać, której tu nie ma, ale możemy ją sobie wyobrazić. No i oczywiście widzimy, że tu jeszcze to t się może skrócić, więc czy równa się 2s przez t kwadrat minus 2 V0 przez T, ponieważ to T skróciło się częściowo z tym T, bo to było T kwadrat, czyli T razy T, jedno T się skróciło z tym T i zwykle właśnie jak mówiłem, że się przekreśla ten kwadrat, przekreśla się to T, ale my nie będziemy przekreślali. No i to się równa temu A, które tu zostało, równa się A. Można w tej formie, jak jest nam wygodnie. No jeszcze żeby ta lekcja się nie przedłużała, bo tych równań można tu ogromną ilość zapisać, ale jeszcze jedną operację przećwiczymy. Gdy nasza wielkość poszukiwana będzie w tej samej, akurat tu w pierwszej potędze, ale będzie jednocześnie tylko po jednej stronie i w liczniku i w mianowniku. Jak sobie z tym radzić? Właśnie to jeszcze na końcu to zrobię, no ale muszę oczywiście to przygotować. I na końcu jeszcze rozwiążemy inny rodzaj problemu, gdy mamy równanie, w którym nasza literka występuje dwa razy w tej samej potędze. Tu akurat w tej samej potędze. Naszą niewiadomą tu jest to R. Akurat to, ponieważ ja uczę fizyki, więc żeby jednocześnie przy okazji skorzystać z fizyki, to równanie pojawia się w zadaniu takim, jak mamy
koło i to koło się obraca i mamy dwa punkty, punkt na obwodzie koła i punkt leżący tu bliżej ocha. Prędkość tego punktu na obwodzie koła to jest V1, prędkość punktu tego bliżej leżącego osi obrotu to jest V2, promień okręgu R małe i bardzo tu, ponieważ okres jest ruchu tych punktów taki sam, to prędkość jest wprost proporcjonalna do promienia, z czego promienia okręgu, po którym dany punkt się porusza, promień okręgu dla tego punktu to jest R małe, a dla tego drugiego punktu to jest R małe minus H. I takie równie by powstało, ale nas to nie interesuje. Tak przy okazji komuś może to się później przydać na fizyce. No i teraz mamy równanie, gdzie załóżmy, że naszą niewiadomą jest to R. Czy widzimy, że to R występuje dwukrotnie. Na szczęście jest w tej samej potędze i raz jest w mianowniku, raz jest w liczniku. Jak wtedy, co wtedy robimy? Najczęściej likwidujemy wszelkie mianowniki. Można tylko z tej strony zlikwidować mianownik, czyli pomnożyć obie strony przez R minus H, ale dobrze jest, uczniowie nie lubią mianowników, więc dobrze jest w ogóle, o ile jest to możliwe, zlikwidować wszelkie mianowniki, czyli wymnożyć właśnie przez oba mianowniki. Tak naprawdę te mianowniki znikną, jak pomnożymy obie strony jednocześnie przez V2 razy R minus H. Ale my już przestajemy posługiwać się tym mnożeniem, dzieleniem. Jak mamy dwa ułamki, to wiemy, że przekształcenie równania polega na przemieszczeniu tych literek po skosie, czyli z mianownika z jednej strony do liczyka liczyka na drugą lub odwrotnie. Tak? Więc my po prostu już użyjemy tej naszej terminologii, więc zlikwidujemy mianowniki, przenosząc to V2 tu do góry, a to R minus H tu. No to zaczynamy. Ja już wtedy, tu zostałaby jedynka i tu zostałaby jedynka, ja już tych jedynek nie będę pisał. Czy mamy V1 R minus H równa się V2 razy R. Już nie mamy mianowników, znaczy i nasza niewiadoma już nie jest w mianowniku przede wszystkim, ale występuje dwa razy i tu, więc trzeba teraz rozdzielić wyrażenia, które wszelkie właśnie nawiasów trzeba się pozbyć, ale szczególnie tych nawiasów, gdzie w nawiasie występuje nasza niewiadoma, więc jak ktoś pozbędzie się wszelkich nawiasów, to też jednocześnie tego dokona. Więc likwidujemy wszelkie nawiasy i wszystkie wyrazy z naszą niewiadomą przenosimy na jedną stronę, a wszystkie wyrazy, które nie zawierają naszej niewiadomej, na drugą stronę. I potem tą naszą niewiadomą, ponieważ jest w tej samej potędze, może być w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, wyłączamy przed nawias i dzielimy przez ten nawias. To zaraz to pokażę. Więc takie wymnażamy. Czy mamy V1 razy R minus V1 razy H. Po prawej stronie nic się nie zmieniło. V2 razy R. Teraz przenosimy wyrażenia zawierające naszą niewiadomą, czy to R, na jedną stronę. Trzeba dobrze popatrzeć, na którą jest to wygodnie, bo wtedy czasami może być tak, że sprawimy, że lewa strona jest ujemna i prawa strona jest ujemna. Oczywiście też można coś z tym żyć, ale lepiej, jak chcemy uniknąć w takiej sytuacji, to lepiej popatrzeć. Więc u nas akurat to V1 jest większe od V2, dlatego co więcej, jakbyśmy przenieśli ten wyraz V1R na stronę prawą, to po lewej stronie będzie wartość ujemna, więc i ta po prawej też byłaby ujemna tak naprawdę. Więc w takim razie ten wyraz przenosimy na stronę lewą, a ten wyraz na stronę prawą ze znakiem, oczywiście ten ze znakiem minus, a ten ze znakiem plus, bo zmieniamy znak. I wtedy mamy pewność, że obie strony są dodane, więc przenosimy. Czyli mamy V1 razy R minus V2 razy R równa się V1 razy H, bo z plusem. I teraz, tak jak mówiłem, wyłączamy naszą niewiadomą przed nawias. Właśnie to jest możliwe wtedy, gdy obie ta niewiadoma w mianowniku i w liczniku występuje w tej samej potędze. Może być w drugiej, trzeciej, czwartej, dziesiątej. To jest skuteczne nadal. Więc wyłączamy. R w nawiasie będzie V1 minus V2 równa się V1 razy H.
No i teraz co? Wyobrażamy sobie tą jedynkę, ułamek w formie to podzielone przez 1 i to podzielone przez 1 i chcemy obliczyć samo R. To R jest na górze, czyli w liczniku tego naszego wymyślonego ułamka, więc pozbywamy się tego nawiasu, przemieszczając go z licznika do mianownika, czyli pod to V1H. No to robimy, czyli R równa się kreska ułamkowa V1H podzielone przez V1 minus V2. No, przepraszam, tu nieczysto. No i widzimy, że ta nasza metoda z tego pierwszego punktu gdzieś tam zawsze jest wykorzystywana. Czyli nie mamy mianownika, wymyślamy sobie tą jedynkę. Jeszcze jedna rzecz, taka istotna, no właśnie to jeszcze muszę dopowiedzieć. Na przykład ja mam równanie A przez B równa się C przez D. I bardzo często uczniowie, na przykład jak pozbędą się tego A, czy dzielą obie strony przez A, to zapominają, że w tym, jak dzielę przez A, to jakby tu się A pojawiło i tu A się pojawiło, to jak A się skróci z A, to tu coś zostaje, jedynka zostaje. A bardzo często uczniowie zapominają, że to jest jedynka, piszą B równa się C przez D razy A, czyli to byłoby 1 przez B równa się C przez D razy A. Więc tu też na końcu przypominam, że jak wszystko skróci się w liczniku, proszę pamiętać o tej jedynce. Czasami nawet jak skracacie, na przykład w fizyce też jednostki skracacie, gdzieś tam dyskusję jednostek przeprowadzacie, to często właśnie jak już wszystko się skróci w liczniku, uczniowie zapominają, że tamta jedynka zostaje i w ten sposób jest to błąd. No dobrze, w takim razie te lekcje nie mogą być zbyt długie, będzie ich dość dużo. Także myślę, że ta umiejętność przekształcania tych równań, gdzie jest tylko mnożenie, gdzie są dwa ułamki i jest tylko mnożenie i dzielenie, no to jest podstawowa problem na innych przedmiotach, ale również na matematyce, gdzie na przykład wyraża się pewne wielkości poprzez literki tylko, a nie poprzez wartości liczbowe, co bardzo często jest na poziomie licealnym i również jeszcze bardziej na poziomie studiów wyższych. Także dzisiaj już chyba to wszystko. Jeżeli oglądacie tą lekcję, to jest druga lekcja, którą nagrywam z matematyki, ale w momencie, gdy wy już to oglądacie, to tych lekcji jest mnóstwo. Także ale są one uporządkowane w playlistach, zarówno te lekcje z fizyki, jak i z matematyki, więc proszę pod dowolnym filmem, na przykład pod tym można kliknąć na nazwę kanału Fizyka Liceum, potem na playlisty i tam wybrać sobie playlistę z tym, co potrzebujecie. Tam jest jeszcze dużo więcej. Także dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Do usłyszenia.